Miałem 2 sekundy, żeby zareagować. Podeszliśmy do człowieka, który leżał w rowie. Był zaburzony oddech. Modliłam się do Boga, aby żył. Nie miałem szans go zobaczyć. Już nie żyje. Bronię się przed nieprawdziwymi oskarżeniami. Ten człowiek jest panem życia i śmierci? Widziałem człowieka, który stał przy samochodzie, który spowodował kolizję. No to było ewidentne. Znana postać, medialna postać. Wiedziałem, kto to jest. Zaskoczyło mnie to, że jest bardzo spokojny, że w zasadzie nic nie robi, rozmawiał przez telefon. Ale bardzo, bardzo, bardzo spokojnie, bez żadnych emocji. Pan oskarżony. Chce pan zabrać głos? Tak, wysoki sąd. Próbowałam czytać akta sądowe. Nie jestem w stanie tego przeczytać. Po prostu łzy cisną mi się do oczu. Tego dnia wróciłam wcześniej do domu. Zadzwoniłam do syna. Syn w tym momencie był w Domu Kultury na spotkaniu. Prosiłam go, żeby spokojnie wracał do domu. On mówi, dobrze, mama. Zajęłam się gotowaniem obiadu i w granicach godziny, nie wiem, 18:00, córka w internecie znalazła informację, że rowerzysta został potrącony na trasie Mrągowo-Piecki. Mnie od razu tak jakby uderzyło coś. Bo przecież już syn powinien dawno być w domu. Wzięłam telefon, zaczęłam dzwonić do syna. Nie odbierał nikt. Razem z kuzynem, wracałem z pracy, kuzyn zauważył na poboczu samochód. Poprosił, żebyśmy się zatrzymali. Zatrzymaliśmy się, okazało się, że w rowie leży człowiek, obok niego leży rower. Ten, który stał przy samochodzie, rozmawiał przez telefon, w ogóle nie reagował. Kolega zapytał, dlaczego nie reaguje. On mówi, nie ma co ratować, bo jest denat. My ewidentnie stwierdziliśmy, że człowiek leżący w rowie żyje. Wydawał z siebie odgłosy, stękał, jęczał. Zadzwoniliśmy po karetkę. Lekarze nie dawali żadnej szansy na to, że przeżyje. Cały świat mi się zawalił. Był nieprzytomny, pełno rurek poutykanych. Trzymałam go za rękę i prosiłam go. Rafał, walcz, walcz dla mnie i żyj dla mnie. Żyj. Nie wiem, czy mnie słyszał, nie wiem, ale potrzymałam go za rączki, potrzymałam go za stópki. Wróciliśmy z bratem do domu i około godziny 15:00 zadzwonił telefon z Olsztyna, że syn zmarł. Z tego, co mi wiadomo, przyjechała policja, spisała świadków. Później się okazało, że w dokumentach policyjnych to nie było świadków. Do osób, które my dotarliśmy, to był czysty przypadek. Ja zadzwoniłam do koleżanki, ja zaczęłam płakać, no i ona wtedy się spyta, co się stało. Jej powiedziałam. I ona mówi, wiesz, mówi, poczekaj, mówi, akurat, mówi, mąż jechał w tym czasie z córką. No i mówi, on się zatrzymał, on tam był przy tym, widział, że ktoś się nachyla nad Rafałem. Spytał się tylko, czy wezwał już karetkę. A on powiedział, że nie. Teraz to wiemy, że to pan doktor. Prosił nawet Mirona, żeby pomógł go przenieść. I Miron mówi, że absolutnie, mówi, przecież, no jak? Nie wiemy przecież, co mu się stało, prawda? Działanie policji chyba zmierzało ku temu, ażeby zatrzeć wszelkie jakiekolwiek ślady, doprowadzić do sytuacji, że nie będzie żadnych świadków, że jedyną osobą, która będzie na sali rozpraw, która będzie miała coś do powiedzenia, to będzie pan doktor Bachański. Bo oględziny samochodu, oględziny roweru, jakie powinna policja wykonać, to
również wskazał sąd w Mrągowie, zostały wykonane niechlujnie. Zdjęcia zrobione przez policję były nie do odczytania. Te zdjęcia robione były przez moją rodzinę i dopiero sąd powiedział, że te zdjęcia w pewnym stopniu pokazują zniszczenie roweru i miejsce, w którym się doszło do wypadku. W sądzie pierwszej instancji w Mrągowie 27 lutego 2017 zapadł wyrok skazujący pana doktora Marka Bachańskiego, który spowodował śmierć mojego syna, na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Po ostatniej rozprawie w Mrągowie powiedział, że w ramach pomocy i wsparcia mogę mu napluć w twarz i powiedzieć, co myślę. Pan doktor Pachański i jego obrońca złożyli apelację do sądu w Olsztynie. I jutro ma się odbyć sprawa apelacyjna, bo pan doktor Pachański nie zgadza się z zarzutami. Nie potrafię sobie wyobrazić jutrzejszego dnia. To jest jedna wielka czarna dziura, do której ja muszę się udać. Cały czas w sądzie bronię się przed nieprawdziwymi oskarżeniami. To, że ktoś mi zarzuca, że nie ratowałem, nie jest dokładnie odwrotnie. Cały czas poszkodowany żył do momentu przyjazdu karetki pogotowia, akcja serca, oddech. Tyle mogę powiedzieć. Kto wezwał karetkę? Karetkę wezwał bodajże jeden z ratowników, który był razem ze mną. Ja byłem bezpośrednio przy tym poszkodowanym. Dlaczego pan nie wezwał karetki od razu? Problem tu jest taki, że od samochodu do miejsca, gdzie leżał w tym momencie poszkodowany, było może kilkanaście metrów. Nie mogłem wezwać karetki, bo telefon miałem w samochodzie. Ja nie patrzyłem, biegnąc do tego poszkodowanego, czy w tym momencie ten telefon mam, czy nie. Natomiast nie mogłem go wezwać. Natomiast dla mnie była ważniejsza sprawa, żeby tutaj tego chłopaka reanimować. To jest prawda, że wjechałem w rower, że wjechałem w rowerzystę. Natomiast inna prawda jest taka, że rowerzysta jechał w tym momencie w taki sposób, że ja nie miałem szans go zobaczyć, nawet gdybym jechał wolniej. To pokrętne tłumaczenie doktora, że go nie widział. Wszyscy się mylą, biegli się mylą, świadkowie mówią nieprawdę. Nie wiem, ten człowiek jest panem życia i śmierci? Sprawa Marka Bachańskiego, oskarżonego za artykuł 177 paragraf 2 kodeksu karnego, zaskarżony wyraz zmienia w punkcie 3 poprzez dodanie po słowie oskarżonego sformułowania z mocy artykułu 43 paragraf 3 kodeksu karnego, pozostałym w zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Czy jestem zadowolona z wyroku? Nie. Nie. Bo w naszym kraju można dostać 5 lat więzienia za zabicie psa. Gdyby to było dziecko jakiegoś prominenta, inaczej by sąd patrzył. Inny byłby wyrok, na pewno. A tu jest dziecko wdowy i to żyjącej na skraju ubóstwa. Dlaczego pan nie zdecydował się, żeby podejść do mamy Rafała i po prostu ją przeprosić za tą sytuację? Jestem w stanie cały czas porozmawiać z mamą poszkodowanego i wielokrotnie to podkreślałem, tak jak mówię, dwukrotnie na rozprawie w sądzie. Natomiast z tamtej strony, po pierwsze właśnie mama nie pojawiała się na rozprawach, po drugie nie było takiej chęci. Czy jest pan gotowy na to, żeby dzisiaj podejść teraz i przeprosić? Tak, jak najbardziej tak. Thank you.
Ostatni raz było mi tak bardzo ciężko i o godzinie 1 w nocy pojechałam na cmentarz, aby porozmawiać z mężem i z synem. Bardzo długo rozmawiałam. Nic nie wróci życia mojemu dziecku.